Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy Radia Piekary. Pierwszy internowany marszałek w czasie epidemii. O, może kwarantannowo internowany. No, jak pan przeżył? Ile to było? 2 tygodnie? No, mniej, tam gdzieś 10-11 dni. Samotności? Tak, tak, tak. Netflixa tak. Panu podłączyli chociaż? Nie korzystałem z takich przyjemności. Dużo pracy. No i myślę, że to był główny cel, żeby ten czas tak spokojnie przepracować i też zabezpieczyć urząd, no bo sytuacja była taka trudna, skomplikowana z uwagi na to, że cały de facto zarząd poza Wojciechem Kałużą nie miał kontakt z kolegą ministrem Wosiem, którego zdiagnozowano koronawirusa wówczas na początku marca. No i zgodnie z procedurami też podaliśmy się tym badaniom. Wyniki były ujemne, ale kwarantannę trzeba było, no można powiedzieć, przejść zgodnie z wytycznymi. Ale specyfika pracy w urzędzie jest taka, że minimum 2 osoby muszą często być do reprezentacji, do podpisywania pism, dokumentów. No i przenieśliśmy się na ten format zdalny i zabezpieczenie pełne i ta kwarantanna zakończyła się pozytywnie. Ale no to też takie realia, początek koronawirusa w Polsce. Panie marszałku, tak przy okazji jeszcze, to wie pan, taka rozmowa jak ta teraz może się już nie powtórzyć. Miejmy nadzieję, że już się nie powtórzy, że nie, następnym razem to może, nie wiem, spotkamy się bezpośrednio. A chodzi o to, że trudno mi panu przerywać, wchodzić w słowo, więc proszę też o dyscyplinę retoryczną w tych trudnych czasach. Dobrze, i vice versa, panie redaktorze. Panie marszałku, mówi pan o pracy zdalnej. W poniedziałek odbyła się pierwsza zdalna w historii sesja sejmiku. Też było spokojnie, nikt nie przerywał, nikt nie pytał, nie wiem, o Muzeum Śląskie. No, może nie było spokojnie, ale no niektórzy, jeden czy dwóch radnych z opozycji, z Platformy przerwali tam panu przewodniczącemu. Gdzieś tam wchodzili w pewien tryb, ale można powiedzieć, wszyscy się tej technologii uczą. Ja uważam, że ważne uchwały zostały przegłosowane, udało się to zorganizować, 30 radnych zdalnie pracowało, reszta była tam 31 bodajże, czy 32 osoby, nawet chyba 33, jak sięgam pamięcią, reszta była na poziomie sejmiku, rozlokowana oczywiście w odpowiednich dostępach, zabezpieczona. No, historyczna sesja, bo to jeszcze nie miało miejsca, no, ale już była taka potrzeba, ale myślę, że uda nam się kolejną sesję już robić całkowicie w formie online, ale nad tym pracujemy. Tu się udało to zrobić bezproblemowo, wszyscy głosowali, kto chciał zabrać głos, ten zabrał, było to słyszalne, no i myślę, że dobry dzień dla województwa, bo dużo ważnych uchwał zostało podjętych. To jest nadwyżka. Na tej zdalnej sesji w końcu udało się przegłosować tę tak zwaną nadwyżkę, podział tej tak zwanej nadwyżki budżetowej? Tak, udało się tam, może nie w całości, ale podzieliliśmy te środki niezbędne z tego wyniku finansowego za 2019 rok. Ja to nazywam wynikiem finansowym, bo to jest różnica pewna, która wychodzi z przychodów i z tego, co wydatkowaliśmy. I ten wynik finansowy za 2019 rok w formie 90 ponad milionów podzieliliśmy na te niezbędne zadania, z czego 62 miliony przypadły na szeroko pojętą ochronę zdrowia, na walkę z koronawirusem, na dofinansowanie szpitali, jeżeli chodzi o inwestycje i otrzymanie płynnościowe szpitali, co jest bardzo ważne w tym trudnym czasie. 27 milionów złotych na ustabilizowanie sytuacji finansowej szpitali. To ma jakiś związek z kontraktami z NFZ, których no, nikt chyba nie wypełni w czasie epidemii? No nie, nie, to jest jakby nie było pokłosie roku 2019, gdzie ten wynik finansowy zgodnie z obowiązującym prawem, sytuacja wygląda tak, że jak wynik jest ujemny, to organ założycielski nadzorujący tą stratę po odliczeniu, czy można powiedzieć odłożeniu amortyzacji, czy odliczeniu od tego wyniku pokrywa. No i stąd te wydatki, żeby te straty pokryć, żeby utrzymać płynność finansową szpitali, żeby były na zobowiązania. Ja się bardzo cieszę z wyroku Trybunału, który gdzieś tam motywuje stronę rządową, że w przeciągu 18 miesięcy, to już było bodajże w listopadzie czy w grudniu, mają się ukazać przepisy, które tą sytuację w jakimś stopniu uregulują, bo to jest sytuacja trudna dla samorządu, żeby pokrywać zobowiązania, na które się za bardzo nie ma wpływu, no bo dyrektor danej jednostki jest autonomiczny. Panie marszałku, pierwotnie te pieniądze z tak zwanej nadwyżki budżetowej były podzielone pomiędzy kulturę, były podzielone między Koleje Śląskie. Tam też dziś jest bardzo trudna sytuacja. I co z tymi sferami funkcjonowania województwa?
panie redaktorze, w ramach tego wyniku finansowego podzielili te środki wedle potrzeb na tą chwilę. Też, ale mniej, to są mniejsze pieniądze. Relatywnie poszło zdecydowanie mniej, ale 10 milionów na zwiększenie finansowania, które było wcześniej oczywiście na większym poziomie skorelowane, to jest fakt, ale te wszystkie kluczowe rzeczy w naszej ocenie dostały to dofinansowanie, jak Biblioteka Śląska, gdzie naprawdę zostaliśmy Bibliotekę Śląską w opłakanym stanie, jeżeli chodzi o tą część techniczną. Razem tutaj z dyrektorem Kadupią jest opracowany 3-letni plan naprawy, bo też wiadomo, nie stać nas, można powiedzieć, w jednym roku wrzucić jakieś sumy prawie 15 do 20 milionów złotych na wszystkie niezbędne naprawy i w tym roku ten plan przynajmniej w Bibliotece Śląskiej chcemy zrealizować. Też Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrzu, Silesia Film i szereg mniejszych po prostu wydatków, które są niezbędne. No każdą złotówkę oglądamy nie dwa razy, ale cztery, zanim ją przekierujemy na poszczególne instytucje. Myślę, że ten drugi kwartał dla nas tutaj będzie weryfikujący budżet tegoroczny. Mamy pewne rezerwy finansowe, ale można powiedzieć, zużyliśmy modele oszczędnościowe na poziomie instytucji samego urzędu i szeregu nam podległych instytucji, w tym instytucji kultury, ale nie zakładamy, że będziemy wiązać buta czczownicą, że tak się wyrażę, ale musimy też racjonalnie działać. Jakby nie było, pod Urząd Marszałkowski podległam dużo instytucji, dużo spółek, to jest prawie 11 tysięcy pracowników w różnych obszarach, więc naprawdę tu też pole do działań jest bardzo szerokie, żeby ta sytuacja wszędzie była stabilna. Ja jestem nawet w tej trudnej sytuacji optymistą, że jakby nie było w tym trzecim czy czwartym kwartale, sytuacja ulegnie poprawie, bo dane, które spływają na dziś w województwie śląskim, nie są niepokojące. Owszem, no można powiedzieć pewne porównanie statystyczne, pierwszy kwartał 2019, a pierwszy kwartał 2020, jeżeli chodzi o ilość osób bezrobotnych, no to wynika z tego, że sytuacja jest relatywnie taka sama, a nawet i lepsza za pierwsze 3 miesiące. Ale oczywiście miesiąc kwiecień, maj, czerwiec będą tutaj weryfikujące. Też nie ma wielkich informacji o wielkich zwolnieniach grupowych. Na tą chwilę mamy informację, że w całym województwie per saldo to jest 1580 osób do zwolnień grupowych przewidziane, zgłoszone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jesteśmy tutaj na bieżąco, monitorujemy tą sytuację. Bardzo sprawnie działa wypłata zasiłków. Wypłacono już prawie 108 milionów złotych. To jest de facto objęcie pracowników, jak tak policzymy z wniosków, ponad 28 tysięcy pracowników poprzez poszczególne firmy, podmioty, które złożyły wnioski do WUP-u o wsparcie z tych rządowych instrumentów, które są bardzo skuteczne, jak widać. Tylko tak kończąc wątek kultury, z nadwyżki zwykle nadwyżka była częścią budżetów instytucji kultury. Te pieniądze, które były zaplanowane, tak była finansowana kultura przez lata w województwie śląskim, taki model też obowiązywał za pańskiej kadencji. Tam dzisiaj również potrzebny być może jest jakiś plan antykryzysowy tak naprawdę, więc te pieniądze tak naprawdę, które są i tak mniejsze niż pierwotnie planowano, no są pieniędzmi, które wcześniej były zaplanowane w tych jednostkach i niezbędne do funkcjonowania. Co z ewentualnym takim pakietem, który no, pozwoli chociażby instytucjom kultury funkcjonować w dobie kryzysu? To wie pan, ta sprawa jest wielowątkowa, bo to nie tylko te nasze środki, bo też instytucje kultury wypracowały własne dochody, ale też ponosiły koszty na wypracowanie tych dochodów. I teraz z uwagi na, można powiedzieć, wygaszenie tej działalności, nie ponoszą tych kosztów, ale też nie przynoszą tych dochodów, które w tym momencie w jakimś stopniu dopełniały ten budżet. Na pewno nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której którakolwiek z naszych instytucji będzie zagrożona. I tutaj też jestem w kontakcie z wszystkimi dyrektorami instytucji kultury, które są podległe pod Urząd Marszałkowski. Ale oczywiście model oszczędnościowy musi być wdrożony. Każdą złotówkę trzeba 2-3 razy przejrzeć, zanim ją wydamy. Panie redaktorze, my w tym roku możemy z pewnych rzeczy zrezygnować, pewne inwestycje nie realizować. Ale jak zamkniemy potencjał artystyczny, to będzie to ciężko już odbudować i skupiamy się na tym, żeby w tym roku utrzymać, można powiedzieć, te przyczółki, które są, można powiedzieć, w okrojonej formie, ale myślę, że to jest zrozumiałe dla wszystkich, żebyśmy ten trudny rok 2020 w spokoju przetrwali. Ja jestem przekonany, że lata kolejne pozwolą nam się spokojnie odbudować. Na razie sytuacja nie jest zła, ale oczywiście te środki budżetowe będziemy ponosić, żeby instytucje były zabezpieczone, żeby pracownicy mieli na wynagrodzenia i to jest nasze zadanie na dziś. Panie marszałku, a co z industriadą na przykład?
jest przełożona na wrzesień, też mamy środki zabezpieczone. No będziemy cały czas aktywnie reagować na tą sytuację, która się pojawi. Ja na przykład dzisiaj rano miałem konferencję ze Stadionem Śląskim a propos tych też naszych imprez lekkoatletycznych, czyli Memoriał Kłosocińskiego, Memoriał Skolimowskiej, de facto też nikt nie wie, jaka będzie sytuacja we wrześniu, czy będzie możliwa organizacja imprez masowych, czy te wszystkie regulacje są poluźnione. To jest szereg pytań, na które dzisiaj nie znamy odpowiedzi i myślę, że jeszcze te dwa miesiące najbliższe, maj i czerwiec, dopiero spowodują, że te racjonalne jakieś kierunki zostaną wyznaczone, bo de facto żyjemy już drugi miesiąc w takim stanie epidemii wyłączenia w jej części. Powoli te regulacje mają wracać, ale też strona rządowa nie wskazuje kiedy. Ja uważam, że dużo dobrego się stało, że od początku tutaj rząd pana premiera Morawieckiego, pan minister Szumowski bardzo mocno podeszli do tego problemu, który się pojawił w Europie i dzięki temu jako tako, że tak się wyrażę, możemy w miarę normalnie funkcjonować w okrojonej rzeczywistości bez dużych konsekwencji, jak to się dzieje na zachodzie Europy. Panie marszałku, wcześniej też na służbę zdrowia, w ogóle to służba zdrowia może świętować największe inwestycje, czy przynajmniej tak wygląda to na papierze od dawien dawna. 123 miliony złotych z funduszy europejskich, tak? W województwie śląskim. Tak. Przesuniętych pieniędzy. To co pan sobie myśli, kiedy udało się uzgodnić tę sprawę z Komisją Europejską, kiedy pan słyszy premiera Morawieckiego, który mówiącego, że Unia Europejska nie dała eurocenta na walkę z koronawirusem? Nie, tu mówimy o dodatkowych pieniądzach. To pan premier Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki mówił o tych środkach, które są w ramach regionalnych programów operacyjnych. Myśmy też nie dostali żadnych ekstra funduszy, panie redaktorze, więc pan premier ma tutaj stuprocentową rację, że tych pieniędzy po prostu nie było więcej. Była szybka ścieżka uzgodniona z Komisją Europejską i z Ministerstwem Funduszy i ze stroną rządową, żeby te środki przekierować z RPO na walkę z koronawirusem w ramach tego, co de facto w 2020 roku, czyli ostatnim roku perspektywy finansowej tej kadencji budżetowej, czy tego okresu budżetowego 2014-2020 nam zostało. Myśmy tutaj bardzo ściśle z Komisją Europejską współpracowali, naprawdę chylę czoła i strona rządowa, i komisja tutaj na Śląsku, naprawdę świetna robota i świetna korelacja pomiędzy obu, można powiedzieć, instytucjami i dzięki temu jako śląskie znaleźliśmy się jednym z trzech regionów, który najszybciej uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na przekazywanie tych środków. Panie marszałku, premier... Bo musieliśmy czekać ponad tydzień, żeby Senat przyjął pakiet rozwiązań prawnych, które umożliwiały nam wejście w ten szybki tryb wydawania tych unijnych środków. Panie marszałku, mówi pan, że bardzo szybko udało się pewne rzeczy uzgodnić na linii Katowice, Warszawa, Bruksela, a premier też niedawno krytykował unijną powolność w stanie epidemii. Tak swoją drogą przedstawiciel rządu w tej Komisji Europejskiej, czyli komisarz Janusz Wojciechowski, przypominał, że pierwszy alarm europejski Komisja Europejska uruchomiła 9 stycznia. To był mniej więcej czas, a nie, to później, za dwa tygodnie później szef, główny inspektor sanitarny zapowiadał, że Polska będzie wolna od koronawirusa. Premier z ministrem zdrowia wtedy jeszcze bawili na nartach, więc to tak... Panie redaktorze, ja bym nie wracał do tego, co było w styczniu, bo cała Europa w styczniu, można powiedzieć, w tej sprawie nie reagowała. A tutaj rząd polski, uważam, bardzo mądrze podszedł do tych wszystkich informacji, które spływały z zachodu Europy i wprowadził bardzo mądre restrykcje, które spowodowały, że na dzień dzisiejszy wskaźnik zachorowalności w Polsce nie jest taki jak na zachodzie Europy. To, co się dzieje we Francji, to, co się stało we Włoszech, czy się dzieje w Hiszpanii, to są naprawdę tragiczne obrazki, i które pokazują, że te wielkie systemy też po prostu padły. W Polsce ten system działa, można mieć do niego zastrzeżenia, ale tutaj strona rządowa wykonała kawał gigantycznej roboty i chwała im za to. Służby pana premiera Morawieckiego, ministerstwo, wojewoda śląski, my jesteśmy w stałym kontakcie. Ja wiem, że pewne rzeczy czasami nie widać i de facto ludzie się tym nie chwalą, bo też nie o to w tym wszystkim chodzi, ale naprawdę to jest gigantyczna praca 7 dni w tygodniu od 2 miesięcy, żeby zabezpieczyć zdrowotnie region, kraj i jeszcze, można powiedzieć, myśleć cały czas aktywnie o gospodarce. Ja też z panem premierem rozmawiałem na ten temat i tutaj naprawdę pełna współpraca w tym zakresie, bo tylko współpraca w tym trudnym czasie może nam przynieść realne efekty i współpracujemy ze stroną rządową, z Komisją Europejską, z DG Regio, de facto naszym takim odpowiednikiem, z którym najwięcej możemy w szybkiej ścieżce zrealizować.
I stąd te gigantyczne środki z naszego programu operacyjnego. Jak pan słusznie redaktor zauważył, to są środki, które spowodują, że służba zdrowia w naszym regionie naprawdę w przeciągu roku 2020 i 2021 zostanie mocno doinwestowana. I my też wspieramy... No, zobaczymy, z jakimi wyzwaniami będzie musiała się mierzyć. Wyzwania będą takie, że będziemy w stanie z pewnością sprostać jeszcze bardziej niż na dzień dzisiejszy. I to są po prostu realne założenia. To kwestia, wymienił pan sprawy, które dziś są priorytetami w działaniach rządów, samorządów, a według pańskiej wiedzy, to kiedy w Polsce odbędą się wybory prezydenckie i na podstawie jakich przepisów? Wie pan, to nie są moje kompetencje w tym zakresie. Ja na pewno uważam, a mogę się wyrazić tutaj swoje prywatne zdanie, że pan obecny, że nie może być takiej sytuacji, jak proponuje opozycja na dzień dzisiejszy, nie wiem, jakiegoś okresu, gdzie nie będzie można powiedzieć de facto legalnie wybrać prezydenta. Jest konstytucja, która twardo definiuje kiedy, jak i dlaczego i trzeba się tej konstytucji trzymać. No, ci, co najbardziej teraz krzyczą, że trzeba przekładać wybory, de facto chcieliby złamać konstytucję. Jest to sytuacja z pewnością trudna i nikt jej nigdy w żadnym scenariuszu nie przewidział, ale no, władza tutaj musi być w sposób demokratyczny wybrana i myślę, że obecnie obóz rządzący pracuje nad tym, żeby efektywnie, skutecznie i uczciwie wybory przeprowadzić. Panie marszałku, pan też został demokratycznie wybrany. Najpierw na radnego, potem pośrednio na marszałka. Jak panu się podobają wybory, które organizuje nie Państwowa Komisja Wyborcza, tylko rząd i Poczta Polska de facto? Wie pan, jak popatrzymy na zachód Europy, też się wybory odbywają w różnym stopniu. Też się w Bawarii odbyły wybory korespondencyjne i wręcz przeciwnie, z informacji, które spływają, to wszyscy się wypowiadali bardzo pozytywnie. Czy w trudnym czasie demokracja też musi funkcjonować, a nie zawieszamy ją na kołku, bo po prostu się okazuje, że kontrkandydaci, a szczególnie kontrkandydatka, okazała się naprawdę, no jakby to powiedzieć, nikomu tutaj nie odbierając możliwości kandydowania, ale po prostu no, bardzo złym wyborem, bo pokazuje ta kampania, że naprawdę liczy się skuteczność i liczy się to, co ja też zresztą zawsze u pana też powtarzałem, że w polityce liczy się skuteczność i odpowiedzialność. Ja wiem, że łatwo można atakować i rzucać wielkie, wielkie słowa, a tak de facto liczy się to, co się wypracuje. Pan prezydent Andrzej Duda pokazał przez te 5 lat, że zawsze stał po stronie Polaków, zawsze był blisko i zawsze był po prostu spokojnym, konsekwentnym politykiem, który realnie realizował wszystkie ważne reformy przez ostatnie lata. Panie marszałku, czy pan będzie... Zaproponowania oprócz ataku, że prezydent nie jest zły, że rząd jest zły i ja naprawdę, panie redaktorze, podzielę się taką swoją prywatną dygresją, jeszcze myślę 3-4 miesiące takiej retoryki, a ci, którzy chcą być teraz liderami de facto w tych wyborach nadchodzących, będą na 3. bądź 4. albo i dalej miejscu, jeżeli chodzi o jakiekolwiek poparcie społeczne, bo ludzie w tym trudnym czasie, panie redaktorze, potrzebują spokoju, potrzebują pracy, potrzebują skutecznej ochrony zdrowia, a nie kolejnych po prostu politycznych awantur, które w polskim Sejmie musimy oglądać. Naprawdę ja to oglądam sporadycznie, bo naprawdę nie mam do tego nerwów i cierpliwości, bo wiem, ile ciężkiej pracy i samorząd lokalny, i samorząd regionalny, i strona rządowa wkłada w to, żeby zabezpieczyć naszych mieszkańców, żeby zabezpieczyć naszych rodaków, a z drugiej strony tylko, przepraszam, jazgot, że wszystko jest źle i w ogóle jest katastrofa i mniej więcej taka jest myśl ta polityczna, która jest niestety przykra. W Sejmie też odrzucono poprawki opozycji, odrzuca się poprawki opozycji, skąd inąd, jak twierdzą też niektórzy eksperci, słuszne. Ale chciałem pana o co innego zapytać, bo wspomniał pan o tej kampanii, której nie ma podobno. Czy pan będzie pobierał 500+ w najbliższym czasie, czy wsłuchując się w apel prezydenta Dudy, który poprosił, zaapelował do bardziej zamożnych rodaków, by nie pobierali tego świadczenia w tym trudnym czasie. Zamierza się do tego jakoś zastosować, czy nie? Sytuacja jest trudna dla wszystkich i tak trudno na dzień dzisiejszy wyrokować, jak to wszystko się ułoży w najbliższym czasie. Na pewno świadczenie 500+ był to moment przełomowy w ogóle w myśleniu państwa o rodzinach, o swoich obywatelach, bo to jest bardzo dobry projekt, bardzo dobry program. Wiadomo, że ta sytuacja budżetowa ich się no, po prostu diametralnie zmieniła, bo polska gospodarka była częścią globalnego łańcucha przemysłowego, gospodarczego i takie są fakty. Panie marszałku, 500+ pan będzie pan pobierał, czy może zrezygnuje na czas kryzysu?
mówiliśmy. Na pewno jak będzie taka sytuacja, to się zastanowię, czy dalej kontynuować to świadczenie. Panie redaktorze, z drugiej strony nie ma się co oszukiwać. Zarobki marszałków też nie należą do jakichś naprawdę do tej najwyższych. Właśnie. Mistrz czasami myśli, że my zarabiamy jakieś kolosalne pieniądze. Wiadomo, zawsze można to z czymś zestawić. Ale prezesi pańskich spółek w województwie może już prędzej. Proszę? Prezesi pańskich spółek w województwie może już prędzej. Na przykład. Może pan powinien takie zarządzenie wydać, panie marszałku. A to nie, wie pan, to ustawa reguluje wynagrodzenia prezesów podmiotów handlowych i to się dzieje po prostu od lat w Polsce i to nie masz jak tutaj decyduje, że ten pan zarabia tyle, a pan Y zarabia tyle. Proszę mi tu nie przeczytać. Ale może skoro dużo zarabiają, to może oni powinni się wsłuchać w głos prezydenta Dudy i zrezygnować z 500+. Z pewnością to jest rzecz, która wymaga dyskusji i wymaga tego, żeby każdy sobie gdzieś tam w sumieniu odpowiedział na te pytanie i to też jest obiektywna jakiś solidaryzm społeczny, który przed nami i jestem przekonany, że jak ta sytuacja będzie trudniejsza budżetowa, to z pewnością, jeżeli takie prośby będą i możliwości innych, to trzeba być solidarnym w tych różnych aspektach i to jest zrozumiałe i racjonalne. Ale nie należy zapominać też o tym, że ten program spowodował jakościową zmianę w życiu polskich rodzin w różnych obszarach i to udało się realnie wprowadzić. Ja dodam, że de facto budżety były różne i możliwości były różne, ale de facto ja też płaciłem w tym samym czasie podatki. Jeżeli nie było programu 500+, a rządziła ekipa Platformy Obywatelskiej i PSL-u i moja rodzina wówczas z budżetu tego państwowego nic nie otrzymywała. Panie marszałku, krótko jeszcze na koniec wątku wyborczego. Wybory przez internet, taki pomysł dzisiaj po stronie opozycji, ale oczywiście odwleczone trochę w czasie po to, żeby przygotować jakikolwiek system, który zapewniłby bezpieczeństwo i takie inne demokratyczne znamiona tych wyborów. To jest jakiś pomysł, który warto rozważyć w formie kompromisu, czy nie, pańskim zdaniem? Wie pan, tak jak powiedziałem, no ja nie jestem blisko tych spraw, więc trudno mi też teraz ocenić. Uważam, że jesteśmy cywilizowanym krajem w XXI wieku. Wiele rzeczy udało się w Polsce już zrealizować. My nie jesteśmy jakąś republiką opartą o naprawdę wątłe podstawy, tylko mocnym państwem, które ponad od 30 lat po wielkiej transformacji 1989 roku buduje stabilnie swoją pozycję. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie zorganizować jeszcze więcej rzeczy w różnych obszarach. To jest kwestia dobrego dopracowania i nie przeszkadzania szczególnie opozycji, którą jak tak patrzę i obserwuję z perspektywy, można powiedzieć, mediów, no jestem tym zażenowany, bo to nie są rozwiązania, które wspierają. Na przykład jestem pozytywnie zaskoczony lewicą, która naprawdę bardzo rozsądnie w tym trudnym czasie podchodzi do politycznej rzeczywistości, bo tylko współpraca może tutaj pomóc, tylko szybka współpraca może pomóc i przeciwdziałać tym różnym kryzysom, a tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że państwo polskie stać na to, żeby przeprowadzić tą operację w sposób logiczny, konsekwentny. Wybory przez internet? Merytoryczny w różnych obszarach. Nie jestem specjalistą, więc trudno mi się na dzień dzisiejszy wypowiedzieć o tych rozwiązaniach, ale z pewnością odpowiednie ministerstwa nad tymi rozwiązaniami pochylają się, gdzie są mocne za, gdzie są mocne przeciw w tych różnych aspektach i na pewno to jest wariant gdzieś tam, który w przyszłości może po prostu być stałym elementem codzienności, ale czy teraz? Trudno mi to powiedzieć, czy w tak krótkim czasie. Ja nie jestem ekspertem, więc nie chciałbym się tutaj wypowiadać. Uważam, że dużo złego opozycja w tej dyskusji... Nie no, wszystkiemu winna opozycja. Panie marszałku, wy rządzicie w całej Polsce, ale wszystkiemu winna opozycja. Panie redaktorze, to nie jest żadne dobre rozwiązanie, bo stan nadzwyczajny niesie ze sobą szereg konsekwencji, tak? I myślę, że... Ale my mamy stan nadzwyczajny, panie marszałku. Ale nie, proszę. Mamy stan nadzwyczajny, mnóstwo ograniczeń, które są właściwie zapisane jako... Ograniczenia, które wynikają z sytuacji epidemicznej w kraju, a które nie wynikają z jakichś, nie wiem, postaw zagrożenia demokracji albo postaw zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, więc no, sytuacja jest taka, że jest epidemia koronawirusa i pandemia koronawirusa w skali świata. To jest rzecz, na którą nikt nie był chyba przygotowany, bo największe gospodarki i największe kraje i największe demokracje się z tym zmagają. W Polsce, co na szczęście, dzięki dobremu działaniu rządu, ta skala jest zdecydowanie mniejsza. Panie marszałku, chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz na sam koniec. Panteon Górnośląski. Taka sprawa pojawiła się nieoczekiwanie trochę być może podczas tej sesji pierwszej w historii sesji zdalnej. Naprawdę chcecie... naprawdę to jest dobry moment na Panteon Górnośląski, na stwarzanie sobie być może kolejnego problemu, który wokół narastają stare?
ale jak pan rozumie stwarzanie sobie problemu, bo nie rozumiem do końca pytania. Ile ten Panteon będzie kosztował województwo? 1 000 000 złotych rocznie chyba. Będzie was stać w ogóle na to? Że umowa została podpisana wcześniej i de facto Sejmik dopełnił formalności, które wynikały z wcześniejszych rozwiązań, bo to było i tak wpisane w UPF-ie. Przyjęcie statutu, przyjęcie decyzji, żeby żaden z radnych ani nie podważał legalności tych działań. I to było zaplanowane wcześniej. Wiadomo, że sesja w marcu nie odbyła się z uwagi na koronawirusa i względy bezpieczeństwa, które w tym czasie wystąpiły. To nie jest żadna wrzutka, bo to normalne procedowanie, bo w lutym podpisywaliśmy tę umowę wspólnie. Wie pan co, panie redaktorze, ja jestem przekonany, że ta instytucja będzie kosztowana zdecydowanie mniej. Owszem, została założona kwota bazowa 1 000 000 złotych miasto Katowice, Urząd Marszałkowski, Archidiecezja, na współprowadzenie, na utrzymanie. Ja jestem przekonany, że środki będą zdecydowanie mniejsze, a jeżeli strona rządowa zdecydowała się przekazać na Śląsk 40 milionów złotych, które pójdą na prace budowlane, które te pieniądze tutaj zostaną w regionie dobrze wydatkowane. Jest pan pewien, że te pieniądze zostaną utrzymane? Ministerstwo Kultury utrzyma to finansowanie? Na tą chwilę jest to inwestycja rozłożona na 2-3 lata, żeby było jakieś wycofanie się z tej umowy. Nie mamy takich informacji i raczej wątpię, żeby w ogóle takie informacje wypłynęły, bo to jest bardzo ważny projekt z uwagi na stulecie powstań śląskich, które w zeszłym roku rozpoczęliśmy. I tutaj naprawdę i strona rządowa, i samorządowa, i archidiecezja bardzo do tego projektu podeszły odpowiedzialnie. Miasto Katowice na ten czas 1 000 000 złotych. Ja jestem przekonany, że to będzie mniej, ponieważ te koszty się ustabilizują. Jeżeli chodzi o województwo śląskie i na stulecie powstań, myślę, że to też właściwy gest na właściwe czasy, żeby spróbować to zrealizować. Na tą chwilę nie wydaliśmy nawet złotówki na Panteon i nie wiadomo, ile w tym roku wydamy tak de facto. A podoba się panu, panie marszałku, lista tych górnośląskich bohaterów, którzy tam mogą zostać upamiętnieni. A może zapytam wprost, czy tam w tym Panteonie powinni zostać upamiętnieni również panowie Kazimierz Kus i Jerzy Ziętek? Na pewno to są osobowości, które wywarły wielki wpływ na region i tutaj nie podlega to żadnej wątpliwości, ale wydaje mi się, że ta cała dyskusja wokół Panteonu jeszcze przed nami, z pewnością myślę, że też przyjdzie czas na rozmowę o tym, jak to powinno do końca wyglądać, jaki powinien być dobór tutaj osób, które będą w tym Panteonie, można powiedzieć, mówiąc wprost, uwiecznione, że tak się wyrażę, czy pokazane, czy ich historie przypomniane. Z pewnością są to osobowości, które zapisały się w dziejach Śląska i to nie podlega dyskusji. Wiadomo, że czy generał Ziętek tylko też wywodzi się z tej nomenklatury komunistycznej. Wiadomo, że w tym czasie na Śląsku też działo się bardzo wiele złych rzeczy. Ja przypomnę tylko historię wujka. Wiadomo, że to nie obejmuje... Nie, to nie, tego, to nie Ziętek, panie marszałku. ...i Solidarności. I tam nikt nie podnosi, że to jest jakiś zły wydatek, że rozbudowujemy to z miastem Katowice, robimy to z własnych środków, żeby właśnie Centrum Wolności i Solidarności też pokazać, które w 1981 roku były świadkiem tych tragicznych wydarzeń i to był czas po prostu twardego komunizmu w Polsce. No na pewno to są trudne wybory, trudna dyskusja z pewnością przed nami w tym zakresie. Wiele osób ma swoje bardzo pozytywne zapisane w historii, mówiąc wprost, życiorysy, ale są też ciemne karty tych życiorysów i to jest wielka sztuka, żeby pogodzić tą dobrą i złą stronę mocy, że tak się wyrażę. Z całą pewnością, natomiast powstało 160 biogramów, pieniądze na to wyłożyło Ministerstwo Nauki i tam ani Kuca, ani Ziętka nie ma i dlatego też o tym między innymi rozmawiamy. Ja, wie pan, z pewnością będziemy się temu przyglądać, jak to wszystko się będzie coraz bardziej materializowało. Na tę chwilę jesteśmy na etapie de facto formalnym, zakończyliśmy etap formalny i teraz dopiero przystąpimy do wyboru, jeżeli jeszcze miasto Katowice musi tutaj bodajże jeszcze swoje sprawy przeprocedować i ta instytucja będzie powoli ruszała. I z pewnością tu każdy jest otwarty na dialog. Tu nie ma w mojej ocenie zamkniętej liczby, że tylko, nie wiem, tak jak pan redaktor, 160 osób i nie róbmy tej dyskusji. Ja kiedyś panu powiedziałem, panie redaktorze, że to jest dobry czas, żeby też przypomnieć te wspaniałe życiorysy różnorodne, które zostały przeminięte, czy można powiedzieć, wrzucone gdzieś tam na odmęty historii, o tym, jak wiele osób dla Śląska ciężko pracowało, jak wiele swoim życiem i swoją postawą pielęgnowało i myślę, że to jest też dobry czas, żeby też te inne życiorysy przypomnieć. No, szkoda dlatego, że ten Panteon, panie marszałku, udaje, że Śląsk ma, Górny Śląsk ma tylko 100 lat, bo tylko 100 lat historii Górnego Śląska bierze pod uwagę, jeżeli chodzi o bohaterów. Nic nie udaje,
ja bym prosił tej dyskusji do takich de facto opinii nie sprowadzać, że ktoś tutaj udaje, że Śląsk ma tylko 100 lat, Śląsk nie ma 100 lat i każdy o tym bardzo dobrze wie, ale te 100 lat Śląska, jeżeli chodzi o stulecie powstań, no to są skorelowane, tak? Jakiś wskaźnik trzeba przyjąć w każdej decyzji. Nie zawsze on jest taki, który powoduje, że wszyscy są zadowoleni, czy można powiedzieć satysfakcjonowani z tego rozwiązania, ale zawsze w każda decyzja jest obarczona jakąś decyzją, z czegoś wynika, tak? I z możliwości i z ilości tych osób, które należy przypomnieć. Na pewno ta dyskusja w regionie będzie bardzo dobra, bardzo merytoryczna i wiele tych życiorysów zostanie przypomnianych i z pewnością będziemy o tej sprawie jeszcze nie raz rozmawiać, ale naprawdę w spokojny, merytoryczny sposób. Myślę, że na różnych konferencjach, bo nie możemy tego, można powiedzieć, że przyjąć, jakaś tajna komisja to przyjęła. No na razie tak to właśnie wygląda, panie marszałku. Nie, panie redaktorze, spokojnie do tego podejdźmy. No, nikt tutaj nie chce naprawdę w tej sytuacji udawać, że nie było też innych osób w regionie i myślę, że to trzeba do tego podejść rzetelnie i najbardziej bolą mnie te słowa, jak de facto nic się nie wydarzyło, a pewne środowiska już oferują wyroki, nawet się nie pytając często po prostu o realia pewnych rzeczy. Ja dam panu jeden przykład, taki naprawdę dla mnie pokazujący, że często się robi więcej naprawdę taniego PR-u czy jakiejś polityki poprzez media społecznościowe niż realnych ruchów. Jeżeli my jesteśmy na etapie, tak jak jest Instytut Myśli Polskiej Wojciecha Korfantego, wyłożenia publicznego, że tak się wyrażę, konsultacji społecznych, jeżeli chodzi o panteon konsultacji społecznych i żadna z tych organizacji nie, przepraszam, składa swoich uwag do statutów tych instytucji, no to przepraszam bardzo, o co chodzi? Albo o to, żeby gonić króliczka, albo żeby go złapać i żeby rozmawiać merytorycznie. Jak nikt nie złożył żadnych uwag do tego statutu, to panie redaktorze, o czym to świadczy? O lenistwie? O tym, że naprawdę chcemy tylko czasami spotkać się i sobie pogadać, czy realnie rozmawiać o tej historii? Bo jakby takie uwagi wpłynęły, to moglibyśmy w tym zakresie szerzej rozmawiać, a tych uwag nie było, więc nie ma dyskusji. Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, był dziś z nami na łączach wideo, audio wideo nawet. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam słuchaczy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.